aktualności rozpoczynamy od informacji z wyborów do Europarlamentu. Egzamin z demokracji i obywatelskiego obowiązku zdaliśmy raczej miernie. Lokale wyborcze czynne były przez 14 godzin, a mimo to jakoś do nich było nam nie po drodze. Z frekwencją było niestety nie najlepiej. Może zawiniła pogoda i zamiast do lokali wyborczych większość wybrała wypad za miasto albo na grilla. W okręgu numer 13, obejmującym województwa lubuskie i zachodniopomorskie, listy zarejestrowało 10 komitetów. Wybieraliśmy 3 posłów do Parlamentu Europejskiego spośród 99 kandydatów. Każdy wyborca miał prawo oddać tylko jeden głos. W Szczecinku głos można było oddać w siedzibach 24 obwodowych komisji wyborczych, z czego 7 było przystosowanych do przyjęcia wyborców na wózkach inwalidzkich. Kto z naszego okręgu uzyskał mandat, ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza. Sympatyczną niespodziankę na Dzień Matki, muzyczne spa dla mamy, przygotowało Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne. Wprawdzie nie było nic dla ciała, ale za to wiele dla ducha, czyli koncert w wykonaniu młodych wykonawców. Na scenie zaprezentowali się m.in. trio akordeonowe, prawie jazz, kwartet smyczkowy, chór szkoły muzycznej, zespół fletowy szkoły muzycznej i Prokop Band. Płynące ze sceny nutki dotarły do licznie przybyłych mam. W piątek informowaliśmy o wszechobecnym smrodzie i zapyleniu miasta. My również interweniowaliśmy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Otrzymaliśmy odpowiedź, z której tak naprawdę nic nie wynika. Przedstawiciel WIOŚ poinformował nas, że aż 83 osoby interweniowały w tej sprawie, a WIOŚ w ramach działań wyjaśniających skontaktował się z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz zakładów grupy Kronospan. Obecnie, według komunikatu WIOŚ, prowadzone są analizy wyników pomiarów automatycznej stacji pomiarowej jakości powietrza zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej oraz czynności kontrolne w terenie polegające między innymi na bieżącym rozpoznawaniu i dokumentowaniu występujących uciążliwości. I to wszystko ze strony inspektoratu. Mieszkańcy muszą nadal znosić wszystkie niedogodności. Szczecinecki Zamek Książąt Pomorskich był miejscem 13 wiosennych aktualności nefrologicznych. Konferencja miała charakter czysto naukowy, a jej organizatorem było Szczecineckie Regionalne Centrum Nefrologii. W tym roku udało się uzgodnić z Polskim Towarzystwem Nefrologicznym, oddziałem wielkopolskim, że Wielkopolska Poznańska Konferencja Nefrologiczna, która odbywa się już teraz po nas 13, odbywa się właśnie w Szczecinku. Udało się to dlatego dzięki dobrej współpracy naszego ośrodka z ośrodkiem nie tylko wielkopolskim, ale również zachodniopomorskim i pomorskim w Gdańsku i efektem tego, że jest konferencja naukowa pod przewodnictwem pana profesora Oko, szefa Kliniki Nefrologii i Transplantologii w Poznaniu, z udziałem jeszcze 4 profesorów, 5 docentów, tuż przed, myślę, nominacją na profesury, że od wczoraj spotykamy się i wymieniamy doświadczenia, a jednocześnie prezentujemy najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nefrologii. Zaszczytem jest dla nas gościć nie tylko tak znamienite grono, ale również kilkudziesięciu, ta liczba przekroczyła 80 uczestników, lekarzy, specjalistów z ośrodków z 4 województw: pomorskiego, lubuskiego również i wielkopolskiego. Mam nadzieję, że tego typu spotkania na terenie Szczecinka, w tak pięknym obiekcie jak ten zamek książąt zachodniopomorskim, stanie się tradycją i wejdzie na stałe w
na stałe w kalendarz konferencji naukowych. Poza tym myślę, że to jest doskonała promocja, nie tyle nasza, ale i miasta Szczecinka. Gro kolegów zapowiadało, że to musi wrócić i rzeczywiście wypocząć, że to jest miasto, które da się lubić. A jeżeli nam przy tej okazji się to będzie udawało nadal skonsumować naukowo dla dobra i postępu wiedzy medycznej, żebyśmy mogli bezpiecznie i lepiej leczyć pacjentów, tym większa będzie nasza satysfakcja. Przez dwa dni debatujecie i tylko debatujecie? No nie tylko. Część kolegów już tu wycieczki po jeziorze, wokół jeziora. Wczoraj się spotkaliśmy na takiej uroczystej kolacji, gdzie towarzyszył nam Big Ben, zespół muzyczny Big Benu szczecineckiego. I myślę, że to jest dobre, bo to pomaga później leczyć. To nie chodzi o to. Pewni chorzy z pewnymi chorobami, z przebiegiem, nawet jak ta choroba tak się nazywa, trochę inaczej choruje, trochę inaczej trzeba leczyć. I wymiana wzajemnych doświadczeń jest praktycznie bezcenna. To spotkanie w Szczecinku po raz pierwszy, ale powiedział Pan, że będą to cykliczne spotkania właśnie u nas w Szczecinku. Z deklaracji kolegów, profesorów, docentów i uczestników, specjalistów w tej dziedzinie wynika, że chyba to jest bardzo realne. Czy generalnie mówiąc, choroby nerek to poważny problem obecnie w Polsce? Ten problem jest od kilkudziesięciu, od wieków. Natomiast problemem jest, dzisiaj się analizuje, tak jak wszyscy wiemy, że choroba wieńcowa może prowadzić do zawału i do śmierci, tak mało z nas sobie uświadamia, że choroby nerek, te przewlekłe, dotyczą aż ponad 10% populacji. Czyli w Polsce prawie 4 miliony ludzi ma chorobę nerek. Z tego większość oczywiście nie zdaje sobie sprawy, bo nerki poza nielicznymi wyjątkami nie bolą. I cały postęp medycyny w tej dziedzinie to są nie tylko techniki leczenia, ale przede wszystkim należy zacząć od szczebla podstawowego, że od lekarza rodzinnego, od edukacji zdrowotnej, że w pewnych sytuacjach trzeba zbadać, czy mam zdrowe nerki, żeby odpowiedzialnie leczyć chorego. Często one współistnieją z nadciśnieniem, z niewydolnością wieńcową i problem jest w tym, żeby zidentyfikować tych pacjentów, po pierwsze, a potem rozpocząć na właściwym etapie często skuteczne leczenie. I to opóźni wystąpienie tak zwanej schyłkowej niewydolności nerek, która już wymaga leczenia dializami. Bo człowiek bez nerek może żyć. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Ale leczyć należy tak, żeby leczenie dializami, jeśli już by musiało być, nie następowało tu i teraz, ale być może za 5-10 lat. Poprawia to zdecydowanie szansę na przeżycie i jakość życia człowieka, niezależnie czy ma lat kilkanaście, czy 80, czy nawet 100, bo takowych pacjentów również mieliśmy, którzy chodzili, egzystowali i też mają prawo do życia. Piosenka towarzyszy harcerzom od zawsze. Nic zatem dziwnego, że harcerze chętnie śpiewają nie tylko przy ognisku, ale także organizują różne przeglądy i festiwale. Szczecinecki chówiec ZHP był organizatorem Festiwalu Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej. Jest to podsumowanie dorobku kulturalnego naszych drużyn harcerskich, gromad zuchowych, a równocześnie zaproszeni do nas młodzież spoza ZHP też się z nami świetnie bawiła i brała udział w dość zdrowej rywalizacji. Aktualnie jury obraduje, ale nas najbardziej interesowało to, co dzieci prezentowały i młodzież na dzisiejszej scenie profesjonalnej dzięki miastu, starostwu i SAPiK
Sapikowi naszemu w Szczecinku możemy rokrocznie na profesjonalnej scenie, przy profesjonalnym nagłośnieniu zrobić eliminacje podsumowujące dorobek kulturalny we wszystkich drużynach na terenie całego Chówca, plus młodzież niezorganizowana, która chce z nami być. Ilu dzisiaj wykonawców grup zaprezentowało się na scenie? W sumie razem jest nas ponad 150 na liście. To są i zespoły, i soliści, i duety, i szóstki zuchowe, i zastępy harcerskie. Było to 19 pozycji startujących. Dość szybko to poszło, cieszę się bardzo, bo wszyscy bardzo dobrze się przygotowali do imprezy. Co prawda poziom artystyczny oceni jury, ale jak pani ocenia poziom tego festiwalu? Powiem jako były nauczyciel muzyki w szkołach podstawowych, gimnazjum, że poziom z roku na rok w naszych drużynach jest wyższy, a to budujące, ponieważ młodzież uczy się sama. Parę osób chodzi do szkoły muzycznej, a reszta to są samouki. Grają na instrumentach, śpiewają i to śpiewają w odpowiednich tonacjach. Zresztą słyszałam z boku, podsłuchiwałam jurorów, że poziom bardzo wysoki i to nas bardzo zadawala. Powiedziała pani, że są to eliminacja, więc wobec tego, kto wygra, reprezentuje tutaj Szczecinek gdzieś wyżej? Bardzo byśmy chcieli do czasów przynajmniej 15 lat do tyłu. To było tak, że były eliminacje w drużynach, w szczepach, później na szczeblu Chówca, później jechaliśmy dalej. W tej chwili jakoś tak zamarły te imprezy kulturalne w mundurach harcerskich i my nie odstępujemy, śpiewamy od zawsze. Ile ja lat pamiętam, jestem w harcerstwie, tyle lat festiwale kultury harcerskiej się odbywały i odbywają i pewnie będą się odbywać, bo harcerz to z piosenką za pan brat. To cóż, czekamy na werdykt jury. Dziękuję bardzo, na pewno za jakieś 30-40 minut będziemy na scenie już wręczać i honorować tych najlepszych, a każdy jeden uczestnik odejdzie od nas z odpowiednią statuetką. A teraz przenieśmy się do Bornego Sulinowa, a właściwie do miejscowości Jeleń w gminie Borne Sulinowo, gdzie odbył się 4. wiosenny piknik folk. Na ludową nutę zagrało i zaśpiewało ponad 30 zespołów ludowych z 3 województw: wielkopolskiego, pomorskiego i oczywiście zachodniopomorskiego. Już po raz 4. w Jeleniu odbywa się wiosenny piknik folk. Czym on się różni od poprzednich? Różni się tym, że w tym roku przyjęliśmy koncepcję nie formy konkursowej, tylko po prostu przeglądu, wymiany doświadczeń, integracji zespołów, podpatrzenia, co kto robi, co potrafi, co, jeżeli ktoś na przykład ma jakieś, powiedzmy, braki, to może sobie nadrobić, podpatrzeć kogoś i w ten sposób właśnie to ma służyć. W porównaniu do innych pikników, czy wykonawców jest więcej, czy tyle samo? W tym roku jest więcej wykonawców i generalnie z roku na rok ta liczba wzrasta. Mamy również zespół zaprzyjaźniony z Żytnica z Białorusi. A on już po raz kolejny, prawda? Bo on był kiedyś, 2 lata temu zdaje się. Tak, oni już są po raz trzeci i to my ich nazywamy, że to jest taka nasza wisienka na tym torcie, który dzisiaj się odbywa właśnie. Skąd przyjechały zespoły? Zespoły mamy z 3 województw, to są województwa zachodniopomorskie, pomorskie i wielkopolskie. Czyli co, rozrastacie się, impreza robi się coraz większa, o większym zasięgu. Tak, już taki makroregion ogarniamy. Mam nadzieję, że to się rozrośnie, że będzie w końcu impreza ogólnopolska. Oprócz śpiewania są też konkurencje kulinarne, z tego co słyszałem. Tak, w tym roku pierwszy raz właśnie udało nam się pozyskać z lokalnej grupy rybackiej Partnerstwo Drawy w Szczecinku pstrąga. 60 kilo i każdy zespół dostaje po 3 pstrągi i we własnym sobie znanym przepisie przygotowuje te pstrągi. Będzie komisja, która będzie oceniała smaki, no i wyłonimy 3 zwycięzców, którzy dostaną nagrodę. Czyli wielkie śpiewanie i wielkie jedzenie później. Dokładnie, wielkie jedzenie, bo jeszcze oprócz tych grill pstrągów konkursowych mamy jeszcze przewidzianych około 180 pstrągów, które będziemy rozdawać właśnie ludziom, żeby sobie również i publiczność mogła posmakować. Jaki jest plan dzisiejszego pikniku? Śpiewanie, grillowanie, jedzenie, co jeszcze? Mamy przewidziany również konkurs, mamy koncert właśnie zespołu Żytnica z Białorusi, później będzie właśnie rozstrzygnięcie konkursu grillowego i na koniec jeszcze wystąpi Maksymilian Mongalew, to jest też Białorusin, który przyjechał z zespołem, on pierwszy raz u nas wystąpi, który śpiewa solową muzykę właśnie ludową białoruską. Zakończenie planowano o której?
Planowana jest godzina 19.30, ale znając życie na pewno będzie jakiś poślizg, bo zespoły bardzo fajnie się tutaj bawią, czują, no takie po prostu wrażenie mamy już z autopsji. Nie boicie się, że burza może wam przeszkodzić? Wcale nie, w tamtym roku cały dzień padało i zespoły świetnie się bawiły, bez względu, że nawet w tych pięknych strojach, które są dosyć drogie i ciężkie i one namokły, ale zespoły bawiły się, nie przeszkadzało im, bo było to tak, że burza nam nie jest straszna. Życzymy wam dobrej zabawy. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do sportu. Szczecinecki Wielim na wyjeździe niestety przegrał z Kluczewią Stargard Szczeciński 1-4. Bramkę dla Wielimia zdobył Paweł Jakimiec. Natomiast Daszbur walczy o utrzymanie w czwartej lidze i w sobotę podejmował lidera rozgrywek Astrę Ustronie Morskie. Po bardzo zaciętym meczu, przerwanym zresztą na 20 minut z uwagi na burzę, pokonał lidera tabeli 4-3, a bramki strzelili Kościan 2 oraz Jurjewicz i Góra po jednej. Karol, takiego meczu, takiej dramaturgii to chyba dawno nie było. Nie chodzi o sam wynik, ale o przebieg meczu. No chyba zaczynamy być specjalistami od takich meczów, ponieważ w poprzednim meczu z Gryfem Kamień Pomorski wydaje mi się, że zrobiliśmy coś jeszcze chyba większego, bo na wyjeździe z drużyną, która przegrała tylko dwa mecze u siebie, zdołaliśmy wygrać 4-3, gdzie po 15 minutach przegrywaliśmy 3-0. Poprzedni wynik, jak i ten, świadczy przede wszystkim o tym, że drużyna ma swój charakter i naprawdę potrafi wierzyć w swoje umiejętności, w zwycięstwo do ostatniej minuty. Cieszę się, że kibice liczni zgromadzeni, coraz liczniej gromadzący się na naszych meczach, pozostali mimo tak wielkich opadów, deszczu, gdzie był mecz przerwany, więc bardzo, bardzo się cieszymy z wyniku, jak i z tego, że coraz więcej kibiców jest na stadionie. A na czym polega ten fenomen, że w drugiej połowie zaczyna się grać dwa razy mocniej, a przecież w meczu chociażby z Wielimem w pierwszej połowie nie mieścił sił, a tutaj nagle w tych meczach w drugiej połowie odpalacie wrotki i wygrywacie. Nie chodzi o ten mecz, tylko ten jeden. Tak. Nie uważam, że nie mieliśmy sił z Wielimiem, to tam były aspekty psychologiczne bardziej. Tak, przyszliśmy obok tego meczu, a gdzie Wielim bardzo dobry mecz zagrał, więc tutaj Wielim naprawdę super mecz zagrał, więc gratuluję tego meczu dla drużyny Wielimia. A na czym polega fenomen? Wydaje mi się, że mamy bardzo dobrą drużynę, personalnie umiejętności są wysokie tej drużyny, wiara w zwycięstwo towarzyszy nam codziennie o tym rozmawiamy na każdym treningu, przed każdym meczem. Słuchaj, mówi się, że Kościan to połowa wartości zespołu, albo nawet więcej. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się, że jest bardzo wartościowym zawodnikiem, że daje dla naszej drużyny bardzo dużo i nie chciałbym umniejszać jakiemukolwiek innemu zawodnikowi, bo wtedy byśmy musieli podzielić pozostałych 10 na następne 50%, więc po 5%. Tak? Także... Po tym meczu jesteście już jeden punkt nad Wielimem, trochę odskoczyliście do góry. Nie patrzymy na Wielim, nie patrzymy na żadną drużynę od początku tego sezonu, nie patrzymy na żadną drużynę, podjęliśmy rękawice mając tylko jeden punkt i nasz cel to jest zdobywać jak najwięcej punktów. Mimo że zdobywamy te punkty, mimo że aktualnie po tym meczu jesteśmy liderami na rundę wiosenną. Do końca nie wiadomo, czy się utrzymamy. To do końca nie wiadomo, czy się utrzymamy, nie wszystko jest od nas zależne. Nam zależy tylko na tym, żeby w każdym meczu pokazać się jak najlepiej. Tyle. I kilka słów na temat wyjazdowego meczu następnego. I na Goleniów, tak, drużyna, która przed tą kolejką była na szóstym miejscu. Na pewno będzie to niełatwy przeciwnik i na pewno znowu zagramy o 3 punkty. W
sobotę 7-osobowa reprezentacja UKS Gwda Wielka wzięła udział w prestiżowym turnieju badmintona w Sianowie o puchar burmistrza miasta i gminy Sianów. Turniej w Sianowie zaliczany jest do jednej z poważniejszych imprez tego typu i skupia na starcie elitę badmintona Polski Północnej. Reprezentacja Gwdy spisała się w tych zawodach na medal, a właściwie na medale, bo zdobyła 2 srebrne i 4 brązowe. Pozostajemy przy sporcie, tym razem o brydżu sportowym. W czwartym turnieju o Puchar Burmistrza Szczecinka w brydżu sportowym rozgrywanym w ramach Grand Prix Pomorza Zachodniego rywalizowały 34 pary z zachodniopomorskiego i Wielkopolski. Reprezentanci Szczecinka byli bardzo gościnni i wszystkie miejsca medalowe odstąpili przyjezdnym. Najlepsza szczecinecka para Adrian Górka i Stefan Jadowski ukończyła zawody na 7. miejscu. Rozpoczęliśmy czwarty turniej o Puchar Burmistrza Szczecinka z cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego. Są to zawodnicy głównie z terenu Pomorza Zachodniego? Tak, generalnie prawie wszyscy są z zachodniopomorskiego województwa, ale kilka osób jest również z wielkopolskiego. Nie wiem, czy z pomorskiego dotarli, trudno mi powiedzieć. Gro zawodników to mężczyźni, ale widzę też grające panie. No oczywiście, brydż jest dla pań. Na zachodzie to większość zawodników to panie, a u nas jakoś do brydża mało się garnie panie. A w Szczecinku ten sport staje się coraz bardziej popularny, o czym świadczy udział w tym turnieju młodzieży. Tak, mamy tutaj dzięki panu Marcinowi Dobrowolskiemu mamy 2 pary młodzieży ze Szczecinka. Cieszymy się bardzo, bo oni zdobywają już laury w ogólnopolskich zawodach. Ania Maduzia to już jest prawie reprezentantką Polski. Jeszcze troszeczkę jej tam brakuje, ale niewiele. Oczywiście w młodzieżowych zespołach. Także no, cieszymy się, tylko chcielibyśmy więcej tych młodzieży. Właśnie, a nie boicie się tych młodych wilczków? Nie boicie się o swoją pozycję? No, boimy się, ale jednocześnie chcemy, żeby ten brydż dalej, jak my już będziemy starzy, żeby dalej brydż był kontynuowany w Szczecinku. Proszę nam powiedzieć krótko, jak wyglądają te zawody, jak przebiegają? No, tutaj trochę jest to skomplikowane, bo jest 34 pary. Nie da się grać, żeby każda para z każdą parą, więc w tak zwanych kotłach się gra, czy w sekcjach i porównuje się wyniki między sobą. Także gra się jakby tymi samymi kartami. Wszyscy grają tymi samymi kartami. To nie jest brycz u cioci na imieniu, gdzie w zależności od tego, jaka karta przyjdzie, to wygramy lub nie. Tutaj porównuje się przy tych samych kartach umiejętności. No i kilka słów o poziomie tych zawodów i o szansach zawodników ze Szczecinka i w ogóle ilu jest ze Szczecinka zawodników? Ja myślę, że ze Szczecinka, w tej chwili dokładnie nie wiem, ale gdzieś 7-8 par ze Szczecinka. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Mamy tutaj człowieka, pana Sztyraka, który wygrał kiedyś Grand Prix Polski w ogóle, chyba 3 lata albo 4 temu. I wszyscy zawodnicy są bardzo wysoko kwalifikowani. No oczywiście są też słabsi, bo to jest ciekawe brydż, że tu mogą grać mistrzowie przeciwko kompletnym amatorom. To cóż, czego życzyć można wam? No samych szlemów i każdemu wygrania turnieju. Po raz drugi w krótkim odstępie czasu szczecinecki klub karate Kyokushin zorganizował seminarium karateków. Uczestniczyli w nim karatecy z wielu miast z Pomorza Zachodniego. To jest drugie seminarium karate Kyokushin przede wszystkim, dodatkowo boks MMA. Przyjechało około 35 osób z różnych ośrodków z całego Pomorza. Dojeżdżają jeszcze na tą chwilę niektórzy. Zaraz mamy pierwszy trening poświęcony eksplozji ruchu karate Kyokushin. Dużo pracy na specjalistycznych przyrządach. Takie nowinki wprowadzamy tutaj w życie. Potem każdy sprzedaje to w swoich klubach. Są to te same osoby, które były na pierwszym tym seminarium, czy to wymieniają się ci instruktorzy? Przede wszystkim tak, te osoby, aczkolwiek przywożą też takich, którzy są rozwojowi,
zawodników i tych, którzy rokują nadzieję na to, żeby być instruktorem, i sami zawodnicy, którzy jeszcze nie startują w zawodach, a kiedyś mają zamiar, ale muszą posiadać odpowiedni wiek i stopień. To tyle, jeżeli chodzi o seminarium, a jeszcze niedługo organizujesz imprezę dla dzieci ze swojego klubu. Tak, 8 czerwca mamy ognisko poświęcone dzieciom, wiadomo, z okazji Dnia Dziecka. Dmuchane zamki itp. itd. Myślę, że to widać, jak organizujemy te imprezy. Z każdym razem, z każdym rokiem chcemy uatrakcyjnić bardziej pobyt tym dzieciakom. W tym roku mamy takie ciekawe niespodzianki, myślę, że im się spodoba. Aczkolwiek dmuchane zamki na 100% jak poprzednio. Zawody, które były w tamtym roku organizowane dla dzieci i dla rodziców. No jednym słowem zabawa, miło spędzenie czasu i integracja dla niektórych. Przede wszystkim chodzi nam o dzieci, bo jest ich dużo u nas w klubie i to dla nich jest ten dzień. Po raz 10 klub Basket Szczecinek organizuje festiwal koszykówki ulicznej. Festiwal odbędzie się na Placu Wolności przed ratuszem w sobotę 31 maja. Sobota 31 maja, 10 festiwal koszykówki ulicznej, bo oprócz tego, że gramy w tą koszykówkę przed szczecineckim ratuszem, to również kultura związana z tą koszykówką uliczną, czyli hip-hop, muzyka związana właśnie z tego typu rozgrywkami. Rzeczywiście w tej chwili mamy już zgłoszonych kilkanaście zespołów z terenu tutaj całej Polski Północnej, można powiedzieć. Są drużyny z Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Koszalina, Słupska, Szczecina, Piły, Poznania. Naprawdę bardzo dużo zespołów. Poziom rozgrywek, myślę, będzie bardzo wysoki. Zespoły będą rozgrywały swoje mecze w grupach systemem każdy z każdym, także oglądania będzie naprawdę dużo. Oprócz tego, że będą te zmagania tych trójek, bardzo widowiskowe pokazy, konkurs sadów oraz konkurs rzutów za 3 punkty, to w okolicach godziny 12-12.30, a mniej więcej około godziny 13 będziemy chcieli zaprosić tutaj kibiców na takie konkursy dla mieszkańców Szczecinka z nagrodami rzeczowymi, dlatego na pewno będzie to nie lada atrakcja, aby przyjść z rodzinami, oglądać koszykówkę uliczną przed szczecineckim ratuszem i wziąć również udział po godzinie 13 w takich konkursach, dla których to będziemy mieli przewidziane nagrody. Czy lista już jest zamknięta? Czy drużyny mogą się jeszcze zgłaszać? Można jeszcze się zgłaszać, szczególnie tutaj zapraszam tych naszych koszykarzy, amatorów ze Szczecinka. Przypomnę, zgłoszenie na moją skrzynkę mailową. Szczegółowe informacje są na stronie internetowej klubu www.basketszczecinek.pl. No jest to na pewno jedna z takich nielicznych, że tak powiem, możliwości, kiedy tacy koszykarze, amatorzy będą mogli się zmierzyć z profesjonalistami, bo będą tutaj zawodnicy z pierwszej, drugiej, trzeciej ligi. Dlatego warto może, jeżeli jeszcze ktoś będzie miał ochotę, zgłosić zespół. Przypomnę, wystarczy 3 zawodników, kategoria Open, czyli seniorzy, wiek nieograniczony. Zapraszam wszystkich ewentualnie do udziału, a jeżeli nie będą już chętni do udziału, to rzeczywiście zapraszam do kibicowania naszym zespołom i najlepszym koszykarzom przed szczecinecki ratusz 31 maja. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Mirosławem Kowalczykiem, znanym aktorem teatralnym i filmowym, odtwórcą wielu ról serialowych. Do Szczecinka artysta przyjedzie z programem Kabaret dwudziestolecia międzywojennego w humorze i piosence. Usłyszymy największe przeboje przedwojennej Polski, skecze, monologi i humor kabaretów lwowskich i warszawskich. Spotkanie odbędzie się 28 maja. O godzinie 17.30 w Miejskiej Bibliotece przy ulicy Wyszyńskiego. Wstęp wolny. To wszystko w dzisiejszych aktualnościach, a ja zapraszam Państwa na fragmenty koncertu Muzyczne Spa dla Mamy.